Wardonia, słuchajcie. Teraz przejeżdżamy przez drogę ekspresową wiodącą w stronę Bielska Białej. S1. Oczywiście będą rowerem po tej trasie jechać niestety nie wolno. Teraz sytuacja jest taka, że zastanawiam się, czy jechać tam, czy może odwrotnie. W każdym razie i tu jest górka. Ale jak już jademy tam, okej. Mam tutaj taką opracowaną trasę na 60 km. Mam nadzieję, że się to uda. Dotarłeś do Zwardonia autem. To taki spontaniczny wypad. No i zgodnie z zapowiedzią mamy pierwsze smaki sezonu. Jadę trasą trzeciego europejskiego pikniku rowerowego, w którym tutaj uczestniczyłem kiedyś. Tam chyba jeszcze jakiś jest film na kanale. Byłem w stroju Power Rangersa wtedy. Trasa jest dość trudna, ale jeżeli ją wtedy przejechałeś, to nie rozumiem, dlaczego by dzisiaj też nie miał nie przejechać. To jest rajza, która miała się odbyć w niedzielę 30 lipca 2022. No niestety ze względu na fatalne prognozy została ona przesunięta na dzisiaj. Czyli na piątek 28 lipca. Aczkolwiek też trudno powiedzieć, co się będzie działo, bo zapowiadane też są burze na dzisiaj. Dlatego auto zostało zaparkowane pod dachem, bo grat i auto trochę słabo sprawa. A ja już podjeżdżam pod przełęcz Zwardońską. No to mamy już przełęcz Zwardońską osiągnięto. Konkretnie jest to Zwardoń Myto. Jakiś szlak rowerowy R1. Co to jest? No a słuchajcie, to są pozostałości po przejściu granicznym, jakie tutaj funkcjonowało do 2007 roku. Jak widać, od tej pory nikt tego nie uporządkował poza rozbiórką budynków. Mamy tutaj jakąś mapę. Miny Rajsza, przebieg trasy rowerowej. Ale jaki? Trudno powiedzieć. Być może ten R1, ale troszkę mnie to dziwi. No i mamy coś, czego nie było dawno, dawno nie było na naszych rajzach. Kamień węgielny budowy połączenia drogowego między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w Europejskim Korytarzu Transportowym numer 6, droga ekspresowa S94, autostrada D18.
15 lipca 1998. Generalnie rzecz biorąc, witam Was przy polsko-słowackiej granicy. Jak widzicie, Słowenska Republika. Widoczek stąd jest taki. I teraz trochę mnie to dziwi, bo tamten most jest polski, ale już jest w Słowacji. Żyliński kraj, okres Czadca, Słowenska Republika. Tam widać Polsko, strona. Tam jest Rachowiec. Przełęcz z Wardeńsko. Jest tu coś takiego jak Trojot też. No to tam już jest widok na Skalite, na Czerne i na okoliczne góry. Tutaj mamy granicę polsko-słowacko. No ale czy faktycznie to jest granica polsko-słowacko? To już jest pytanie. Słuchajcie, słupek mnie jak zwykle interesuje. Jak widzicie, tu jest litera S, nie? Tak zwykło. Natomiast tutaj mamy wyryte takie duże S. To też pasuje, że Słowacja, nie? Słowensko. Ale zainteresował mnie ten symbol tutaj na tym znaku. Taki wężyk. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to znaczy. I tutaj tego wężyka nie ma, jest tylko numeracja słupka. Ale tu, już my przeszli na polską stronę, jest P. Z tym, że to P jest dużo większe niż tamto S. Czemu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli zakryjemy to przedłużenie, to mamy literę D. A D co oznacza? Deutschland, słuchajcie. Tak, ten słupek pochodzi z okresu II wojny światowej. I to jest właśnie kwestia tego, że to P jest takie przedłużone. Ono jest dużo większe niż S. Dlatego, że po wojnie dorobiono ten Wichajster, tu tę linię. Zresztą to czuć nawet, że ona jest dorabiana. I zrobili z tego niemieckiego D, zrobili P. Taka jest historia. A więc mamy słupek z okresu II wojny światowej, z okresu granicy niemiecko-słowackiej. Przypominamy też, że to była granica III Rzeszy i Republiki Słowackiej. No, państwa, które istniało, ale było w zupełności całkowicie zależne od III Rzeszy. Wiemy, że tym państwem też rządził ksiądz. Tak, niestety ksiądz Józef Tiso, który, że tak powiem, kochał się z Hitlerem. I to jest niestety coś, co strasznie strasznie okłada hańbą Kościół katolicki, bo ksiądz kochał się z Hitlerem, czyli tak de facto z diabłem. Za to został ekskomunikowany i no, jego losy po wojnie, że tak powiem, sprawiedliwość dopadła i kara śmierci. No, mamy kolejny słup. Najwyraźniej ktoś tutaj grzebał przy tym słupie, bo ten wężyk charakterystyczny jest tutaj po stronie tego S. A litera P, która kiedyś była literą D, i to wyraźnie widać, jest tak. Poprzy granicy, jak widzicie, tu jest granica. Więc faktycznie, to jest słupek z czasów II wojny światowej.
Taki oto piękny widoczek tutaj mamy. Tam gdzieś jest wielkoracza. Litera S jest pod tymi numerami. No a tu z tej strony nie ma nic. Ktoś nawet nasuł na ten słupek. Tam jest jakiś słupek główny. Teraz pytanie, czy ja tam mam podejść? W każdym razie jest już tajpa dość fest i idę z buta. 12-13%, ale mega. Tam widać wyciągi narciarskie. To wszystko to są tam wyciągi sanhanej narciarskiej. Tam też orachowiec widać. Więc trzeba się tu kiedy na ski rajza wybrać. Były plany, żeby to było w tym roku, znaczy się w zeszłym roku, no w tym roku też w zasadzie, no bo sezon narciarski ma to do siebie, że jest na 2 lata. Teraz mi godo zjechałeś z trasy, tak faktycznie zjechałeś z trasy, ale aha, zaś ten słupek tam jest obrócony. Zaraz ja tam zajdę i noszę rower trochę tutaj wysmyczę, ale jest tu strumizna. Nie wiem, czy ten rower mi tu ustoi. O, nie wyjdzie z tą. Pojedzie w dół? Nie. Dobra. Wierzymy. 13%. Wjechałeś z trasy przez 527 metrów. To by mnie jako żmija nie harnęła. Widać. Wjechałeś z trasy przez 520. Ten też jest obrócony. Ale ewidentnie widać litera S. Tu jak ta rzymsko trójka jest. Tu zaś jest ten wężyk. Ała! Wężyk. Tylko, że tu w to była litera C jakby i S w nią wpisano z daszkiem. Czechosłowackie oznakowanie. Więc tutaj z tej strony powinna być litera D, jest, która stała się literą P. Tak, żeby nie było, że ja tu wyjechałem na rowerze, no nie wyjechałem tutaj na rowerze, bo sztajfa była blisko 20%. No i generalnie rzecz biorąc mamy jakoś gigantyczną ławkę. Znowu te stare słupki wojenne sprzed II wojny światowej, z czasów wojny światowej. Tutaj mamy. Wygląda na to, że chyba dojechałeś do miejsca, a raczej dotarłeś, bo że tutaj wylos z buta do miejsca, o którym wiele razy słyszałeś, ale nigdy ich nie widział. Jak? I mamy kolejny słupek graniczny polsko-słowacki, a raczej słowacko-niemiecki. S tutaj D przerobione na P. Granica przebieg tam idzie w tą stronę. Nas jednak interesuje coś innego, a mianowicie ten słupek tutaj. Ten słupek pochodzi z roku 1914. Jest to oznaczenie bardzo ciekawego miejsca, a mianowicie to jest stary trójstyk. Ale żeby było ciekawi, to ten trójstyk to jest trójstyk granic Węgier, tak, Śląska i Galicji.
To jest właśnie ten historyczny trójok. 1914, a rok rozpoczęcia pierwszej wojny światowej. KF symbol, nie wiem co to znaczy. Trudno mi powiedzieć, czy od strony węgierski on jest. Tu po tych stronach, po tej i po tej nie ma nic. Tak to tu wygląda. Kikula. Dobra. No i tradycyjnie mamy znak w czasów II wojny. S duże. Tu jest P. Większe od S. Bo wcześniej to było D. I mamy kikula. Znak trzech harnasiów. Także trój z tych trojaki mamy zaliczony. I super widok. Tam genau ta najwyższa to jest Wielkoracza. Tam widać już dalszą część Słowacji. Teraz pytanie jest takie, czy mi się opłaci tam zjeżdżać? Będę jechać śladem trasy tego rajdu, a niestety nie pojadę. Więc to jest ten krajok. Piękny widok. Taka gigantyczna łapka. Nie będę tam wajdł. Miejsce odpoczynkowe jakieś. A miałem jechać tą pętlą. Wygląda na to, że żaba oczywiście musi zmienić trasę. Jadę dalej. Zresztą trzech harnasiów. Mijamy oczywiście trójstyk. I granica polsko-słowacka. Jakoś igruszka. Ścieżka trzech harnasiów. Więc w zasadzie ja muszę zawsze jeździć wyznaczonymi trasami. Przecież najlepsze przygody są wtedy, kiedy się nie planuje niczego. Myślałem sobie tam trochę dłużej posiedzieć, ale wiecie jak to jest. Mnóstwo rozmaitych turystów się nagle zaszło. A przecież to nie o to chodzi, żeby siedzieć w takim barze. I zaś mamy stary słupek. I starych słupków jest tutaj mnóstwo. Nie będę już każdego z nich fotografować. Wszystkie wyglądają tak samo. Istnieje teraz szansa, że wjadę na ten trójstyk, nie tylko na ta trasa. O kurde, tu jest trochę niebezpieczny śnieg, ale udało się zjechać. Dobrze, że się nie rozpędził, bo by się mógł wykąpać w tym bajerze. Ale w sumie fajna traska się mi tu szykuje. Widzicie, a ja miałem jechać fajnie z wiatru. Jeżdżę po granicy polsko-słowackiej. Aha, zapomniałem o czymś, skoro wjechałem w teren, to muszę, że tak powiem, zmiękczyć mój amortyzator przedni, żeby go szlak nie trafił. Same stare słupki. W słupkach to raczej no nie spodziewałem się ich tutaj. Ale fakt faktem jest taki, że ta granica jest tutaj bardzo stara, zresztą są tu trójstyk o tym świadczy.
I tak generalnie rzecz biorąc, jademy teraz po granicy śląsko-węgierskiej. Tam na tych mapach pisało, że jest to sytuacja taka, że zresztą to jest fakt historyczny, że tutaj były kiedyś też Czechy zamiast Polski. Rzeczywiście, no bo tu mamy granicę Śląska Cieszyńskiego już w tym momencie. Co ciekawe, ten trójstyk nie pokrywał się z granicami powiatów po polskiej stronie. Więc to jest trochę dziwne, że ten stary trójstyk nie pokrywał się z tym, co rzeczywiście faktycznie teraz jest. Ale z historycznymi krainami jak najbardziej tak. Także jak ktoś chce, to niech przyjedzie tutaj. Albo też wyjdzie z buta, bo ja też tu wylos z buta. A w tej chwili mamy cały czas granica polsko-słowacko. Słuchajcie, tutaj mamy potwierdzenie tych moich słów, że ta litera P miała tutaj dorobiony ogonek. Tutaj widzicie, raczej litera D miała dorobiony ogonek. Tutaj zapomnieli tego ogonka dorobić. Jest wyraźnie widoczna litera D, czyli Niemcy, Deutschland. I to jest fakt, że te słupy są z czasów II wojny światowej. To jest potwierdzenie tego. Bo litera S jest tak jak była. Tu nie ma litery P z tej strony, a jest litera D. Czyli Deutschland. Niemcy. Taka jedna kwestia. Z tym związano. Mianowicie na tym słupku znajduje się też trójstyk administracyjny. Obecny trójstyk. Tu jest oczywiście Słowacja z tej strony, tam jest Polska, ale tutaj mamy powiat cieszyński, a tu jest powiat żywiecki. Tak więc żywiecki, cieszyński. I tu jest ten faktyczny trójstyk administracyjny, który nie pokrywa się z trójstykiem historycznym. W granicy jademy z taką oto ścieżką. Amulec. Kurde, myślałem, że to jest asfalt, a to jest kałuża. Robaki już masz halucynacje. Fata Morgane. O. Oj. Musiałeś się wsunąć do bota. Wczoraj rower był myty. Dotarłem do jakiejś drogi, czyli do mojej trasy. Tak, do trasy, którą trochę miał wjechać. Przemieściłem to, a tam widać masyw obchodzi. Normalnie smaka mi był. Dobra, to jadymy teraz w kierunku Czech. Wiemy, że będą sztajpy, no ale to są góry. No istnieje niebezpieczeństwo, że dzisiaj przejdą burze, że te burzki dzisiaj będą. Niby od 12, tutaj mi już pokazuje, że od 15 z zachodu wkroczy front burzowy, że opady
deszczu, jakie będą towarzyszyć tym burzom, mają być dość silne, tak samo jak i wiatr. No i w ogóle weekend, który przed nami, chociaż wy już go na pewno oglądacie po tym weekendzie, więc będziecie znać fakty lepiej jak ją, że ma być bardzo deszczowy. Jaworzynce jest. Tutaj niedaleko płynie potok Krężelka. To jest jeden z potoków, który jest zlewiskiem Morza Czarnego. Tu jest taka specyfika tego terenu, że właśnie Krężelka i Czadeczka to już jest zlewisko Morza Czarnego w Polsce. Płyną na południe. Ależ tu jest bajunia. Tam jechał między tymi lasami. Tutaj też była rajzana w Piturach. Niedaleko. Właśnie. Rynka 30, a widok na Ochoditą, a tam z lewej Baranią Górę. Pieprzy mi głupoty, że zjechał z trasy, a już trasy nie zjechał, bo ja jadę tą trasę, więc ta baba pierniczy jakieś głupoty. Wróciłeś na trasę. No właśnie. To tak to jest z dokładnością do 3 metrów jest. Sosik tam ze rzadku jedzie, przepuszczymy go. To jest Jaworzynka 30. Przed nami Słowacja. To już właśnie trójstyk. Jak to tu się pozmieniało? Kurczę. Wiatra. Jakieś huśtawki. W Czechach Koszum. Tu jakoś droga powstaje nawet.
hotel i wreszcie mamy most na Słowację. Także super. No i coś, co nas niepokoi dzisiaj, coś, co nas, o czym nas ostrzegali. Opatrně je tu velký schod, jo? A velký krok. No, tego tu nie było. Druga w budowie. Ja Boże. Dobry. Zjechać na stronę słowacką, tam jak widzieliście budują coś, jeszcze most, ale jest asfalt już zrobiony, tak więc myślę, że wkrótce zaczekamy się drogi i z polskiej strony i ze słowackiej, bo z czeskiej już dawno jest. Trochę mnie te chmurska niepokoją. Ale mam nadzieję, że przejdzie to bokiem fajnie. No, ja mam to łupienie. Ale chłodny, fajny wiatr. Kapliczka, to tu pisze, przystój na chwilę, pożykaj, a wszystko ci się spełni, jeny pięknie popytaj. No, gwara śląsko, tutejsza odmiana, cieszyńsko. I mapa polsko-czesko-słowackiego turystyku. Ależ tam wioło. Radar. Jabłonkowie lejne. Ale jest szansa, że nas to minie. Mamy kościół świętego Cyryla i Metodego.
Herczawie. I tu mamy jeszcze Betlejka, słuchajcie. Betlejka. Ja na to Wesołych Świąt, nie? No i wracam z Herczawy. Wracam, no jadę z Herczawy do mostów Jabłonkowa. Jestem bardzo blisko tej miejscu słowackiej granicy, jakieś 300 metrów w lewo i mamy Słowacja. A tu się jedzie taką asfaltówką, ja już tu kilka razy jechał. Fajna droga, nie ma za bardzo ruchu, no bo to tylko do Herczawy prowadzi, nie? Z mostów. Te haje se poszły i mam nadzieję, że żadne haje już nie przyjdą. Hej górami, hej lasami, jademy se. Hej górami, hej lasami, hej górole, nie bijcie się, bo górolka dwa warkocze, podzielcie się. Jadymy se na kole, za górami, za lasami. Jadymy se na kole, za górami, za lasami. Z Jabłonków, ale ja tam był ostatnio, więc tam nie jadę. Jest to trochę taka sztajfa od przełęczy Jabłonkowskiej, od Jabłonkowskiego siodła. To się po Śląsku godo, bo my są na Śląsku, wiecie o tym. My są tutaj na Śląsku. Granica Śląska i Morawie we Frytku Mistku. Jechałem do Beskidu Morawsko-Śląskiego, słuchajcie. Takim szlakiem, ale jadę w kierunku Słowacji. Co to jest za góra? Motyczanka. Aha, tam jest chyba na Słowacji. Ale obejrzymy, co tu je dali. Okazuje się, że dali droga nie skręcona na Słowację, więc trochę lipa. Więc muszę wjechać na tę trasę niebieską jakąś. Ale być może kiedyś się tu przyjadę. Jest trochę taka dziwna sprawa, bo prawdopodobnie wjeżdżę na teren Słowacji, ale nie widzę tutaj żadnych słupów granicznych, no po prostu niczego. Tu jest jakiś ślad, że jakiś szlaban był, ale tu żadnych tych biało-czerwonych słupków nie ma. Na granicy Czechów i Słowacji.
A przecież ta granica jest też tak oznakowana. A tu nie widzę żadnych słupków. To jest ciekawe. Być może to jeszcze nie jest to miejsce na teren prywatny, ale tam pisało, że można przejść i odsiedzić rower. To zobaczymy. Według nawigacji jest centralnie na granicy. Żadnych słupków, niczego. No ale trasa idzie dalej. Więc trzeba zleść kawałek. Powiem wam tak, że jestem chyba pierwszy raz w takiej sytuacji, żeby nie wiedzieć, w którym miejscu tutaj przebiegła granica. Nigdy tu też nie był. Więc ciężko mi powiedzieć, co tu jest w ogóle nagrane. Tu jest granica. Tu jest granicznik. Kiedy robili drogi po prostu. Jest granicznik Słowacji i Czech. A więc to tu już jest Słowacja w takim układzie. Słowacja, ale nie wiem co to za miejscowość. To dzisiaj taki fest międzynarodowy rajza. Granica jest po lewej stronie od nas. Oczywiście z Czechami. Było fajnie i teraz jest sztajfa. To co w Słowacji jest charakterystyczne, takie skupiska chałup koło drogi. O, dziury też są. Skupiska chałup koło drogi. Większość chałup ukryta albo dachówką, albo blachą. Zresztą w Czechach też tak jest. Zamurowało mnie 12% zjazdu. No, bo będzie dobrze. To ja już tu kiedyś jechał. Zobaczcie jaki widoczek. Tam za nami. Krasnie. O kurde, ale ten dźwięk to nie jest krasnie. Mamy kościół. I dalej Słowacja, okolice Czadcy, właściwie to już chyba jest Czadca. Oj, nie wygląda to tam za dobrze, a ja tam muszę jechać. Może będę czekał, aż to sobie cholera pójdzie stamtąd. Tym bardziej, że usłyszałeś, jak to brzmiało. Teoretycznie te chmurki powinny uciekać przed nami.
zostawiając mi mokre drogi. Nie ukrywam, że chciałbym jechać tamtym szlakiem. Prowadził tam fajnym widokowym terenem, ale może jednak poczekamy, aż te chmury ze stamtąd pójdą. Bo nie chcę, żeby mnie góra, znaczy się burza, została w górach. Raczej się, decyzja jest tylko jedna, nie jadymy na górę. Zrezygnowałem z tego, no bo idzie mrok, idzie deszcz. To dziwne, na 16.03 o 17.00 miało być uderzenie frontu, trochę o godzinę za wcześnie, ale to o 17.00 występnej. No to o występnej jeszcze trochę sumy. Tak więc jedyna słuszna decyzja, że jademy na Zwardoń już. To czego że się obawią, a mianowicie dopłynie deszcz. Dojechać do jakiejś zastawki i miejmy nadzieję przeczekać to. Aczkolwiek to jest nadejście frontu, więc może być tak, żeby do mnie wracać w ulewie. O, tam jest kość. Chyba będzie wykąpany. Powiem wam w ostatniej chwili, że już będzie. Ale jaja. No tak to wygląda tutaj, nie za ciekawie. Ale jeśli to się będzie przesuwało w kierunku wschodnim, to jest szansa, że skończy loć. Kurde, tak tu ludzie jechać. Matko jedyna. Sytuacja jest taka, że burza przesuwa się na północ, tudzież na północny wschód. W tej chwili niestety jest nade mną. Mamy nadzieję, że tutaj się to w końcu przejaśni i będę mógł kontynuować te rajza. Jak na razie nie ma na to najmniejszych szans. Przejaśnia się więc. Burza jest w okolicach Zwardonia. Oblikły se jakla. Więc kontynuujemy naszą rajza. Mam nadzieję, że limit wpadek przygód złych już wyczerpany. Na góry nie jademy, no bo tam teraz będzie niezłe bajoro. Zresztą trudno się dziwić, nie? Na szlaki górskie nie ma co teraz jechać. Góry parują, tam widać od południa też się jaśni. Znaczy się jaśni, także może by się dało tam jednak przejechać. Nie stwierdzielę w tej górze. Nie krzpotnie jeszcze. To już jest skalite. Wygląda na to, że mamy po deszczu. Jeszcze tam się w rejonie Istebnej błysko. Ale wygląda na to, że pszczołyń Zwardońska już jest wolno od burzy. A niestety
niestety to nie koniec imprezy, bo tutaj od południa idzie coś znowu. Ja pomału się kieruję w stronę auta. Jadę główną drogą, w sensie tą starą główną drogą, bo ta główna droga to też jest autostrada, ale jadę sobie pomału. 60 km dzisiaj było zaplanowane, więc wygląda na to, że tyle będzie. Co prawda, no... O, już jest nawet. Co prawda, no... Burza też była w planach. No i... No niestety, no... Ta trasa, na której mi najbardziej zależało, a mogłem jechać ją pierwsze, no to niestety dzisiaj nie przejadę. Ze względu na to, że tam będzie gnój, syf i wszystko razem wzięte, nie? Tym bardziej, że to jest taki szlak górski. I no wiadomo co będzie, nie? Jak widzieliście, jak solidnie potrafiło ciulnąć deszczem. No to są my w Skalitym. I tutaj, jak widzicie, wyremontowany został pomnik z gwiazdą pięcioramienną. Jest i sierp, i młot na tym, nad tablicą, herb Związku Radzieckiego, czyli Sowieckiego Sojuza, i napisane w języku rosyjskim: Wieczna Jasława Gierojam Pawszym w bojach za swobodę i niezawisłość naszej rodziny. Czyli wieczna chwała bohaterom zabitym w walkach za wolność i niepodległość naszej ojczyzny. No, widzicie, pomnik całkiem nieźle się trzymie. No, zupełnie inaczej niż w Polsce. No w Polsce się takie pomniki rozwalą, a tutaj, jak widzicie, się remontuje. I może to nawet dobrze, że takie pomniki zostawiają, bo ja nie jestem zwolennikiem burzenia takich pomników. Ktoś powie, no dobra, ale teraz jest wojna na Ukrainie. Ale moim zdaniem, no to jest historia i co by nie było, to jednak żołnierze Związku Radzieckiego także ginęli na naszej ziemi. Aczkolwiek no kwestionujemy tutaj to, czy przynieśli nam wolność i niepodległość, bo to raczej nie tak było. Ale czy takie zwykłe żołnierze są winne temu, że rządzą nimi takie durnie? Zresztą dzisiaj to, co się dzieje na Ukrainie, mamy też tego jak najbardziej dowód, że nadal te durnie tam rządzą w Rusach. Chcecie mnie uznać teraz za idiotę, ale uznałem, że jednak pojadę w tej góry. Na razie jest asfalt, wygląda źle. W końcu nie mam ograniczeń czasowych dzisiaj. To nieźle. Mam nadzieję, że nie deszcze żadne nie złapią. Ani burze. No i teraz zacznie się hardko chyba. Fajnie. Ale zobaczcie, co się wlecze. Ładna ta sztajfa. Jest i kościół. Teraz powinien być widok. Jest kościół świętego Józefa. Tam dać coś i cholera grzmi. Bez jaj.
Jedzi widoczek. Super widoczek. O kurde. Jezu, wiecie, że zaś będzie burza. Ale tu dawało. Witam ponownie w Czadcy i opinię ponownie burza. To bym się już zmęczył. Na świerszczynowcu, czy świerszczyńcu, czy jak to tam nazywają. Zaś mi tutaj kropi. Mam nadzieję, że nic z tego większego nie wyjdzie. O, wyjeżdżam się jeszcze raz. Zobaczcie, jaki debil, no. Tak się wchodzi. Ja widzę, nie chcę wiem wybić. Na cmentarzu. Znam skalitę. Pomału będziemy wjeżdżać do Polski z Wardunia, ale jeszcze ta sztajpa trzeba zrobić. Od samej Czadcy mi kropiło, ale już raczej nic nie będzie złego. Pętla zamknięta, granica jest, jeżdżamy do Polski z Wardunia. To jest ok. Rzeczpospolita Polska. Też lowo. No, ja zawitam w kraju. Pozostaje mi nic innego, jak już tylko powiedzieć, że kończymy te rajdy. Ja już jest w miejscu docelowym. Trochę się tu pozmieniało. Lowo też tutaj. I cóż, no. Nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć wam wszystkim, czym się i do zaś. Okej. I auto suchutkie.